Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć moi drodzy. Tym filmem chciałabym otworzyć nowy cykl na kanale. Otóż pod koniec każdego miesiąca chciałabym Wam pokazywać, co działo się na moim szydełkowym warsztacie. Może wpadnie Wam coś w oko, może kogoś zainspiruję albo zachęcę do wykonania jakiegoś wzoru. O każdej robótce opowiem Wam troszkę, oczywiście podam autora wzoru. Także pod filmem, w opisie filmu, każdą robótkę opiszę i także podlinkuję autora wzoru, także wszystko będziecie mieć podane. Październik, bo dzisiaj o październiku mowa, był dla mnie bardzo dobrym miesiącem, jeżeli chodzi o szydełkowanie, to znaczy powstało sporo projektów szydełkowych, aż 6 i mam nadzieję, że listopad będzie równie owocny w te prace szydełkowe. No nic, zaczynajmy. Zacznę od chust, bo w październiku powstały aż 2. Pierwsza chusta, którą tutaj widzicie, to jest chusta Amurg. Amurg w języku rumuńskim oznacza zmierzch, a wzór do niego stworzyła Marta Oszczapińska, którą w świecie dziewiarskim wszyscy znamy jako Marcig rękodzieło. Ta chusta, jak sami widzicie, ma przepiękny koronkowy wzór, bardzo taki ażurowy, jest sporo pufek, ale ja dodatkowo wykończyłam brzeg chusty pikotkami. Co do motka, który wykorzystałam w tej chuście, to jest motek Dobromirek B131 z dodatkową, tęczową, mieniącą się niteczką lureksu, bo ja jestem sroka i lubię, jak się błyszczy. No i oczywiście Dobromirek jest od pomysłowej Dobromirki. Także kolory chusty są naprawdę bajkowe, słodkie, moim zdaniem pasują do wzoru. Chusta wyszła bardzo lekka, zwiewna i kobieca. Druga chusta zaś, która powstała w październiku, ma zupełnie inny charakter. Już Wam pokazuję. Jest to chusta Albicja asymetryczna. Już prawie się pomyliłam w nazwie. Asymetryczna. Dlaczego asymetryczna? Ponieważ ona jest dziergana od boku. Amurg była dziergana od środka, natomiast Albicja asymetryczna jest dziergana od boku. A wzór do Albicji asymetrycznej stworzyła Justyna Szulska, którą znamy jako szydełkowego mula. Albicja asymetryczna jest młodszą siostrą Albicji klasycznej, którą Justyna zaprojektowała już jakiś czas temu. Jak widzicie, wzór jest też przepiękny, ma dużo reliefów, jest też bardzo delikatny, ale jest też mega przyjemny w dzierganiu i myślę, że nawet osoba początkująca w szydełkowaniu poradziłaby sobie z nim. Wzór jest też powtarzalny, co również daje ogromny komfort pracy. Co do moteczka, to moją Albicję asymetryczną stworzyłam z motka G48 od Zakręcone Motki. Motek składał się aż z 5 kolorów z dodatkiem lureksu, no i według mnie barwami swoimi przypomina nieco rozgwieżdżone niebo. Oba wzory na Albicję asymetryczną, jak i na Amurg, możecie zamówić u projektantek tych wzorów, czyli u Justyny Szulskiej, Szydełkowy Mol, oraz u Marty Oszczapińskiej, Marcik Rękodzieło. Przejdźmy dalej. Kolejne dwa projekty, które powstały w tym miesiącu, to są dwie niewielkie serweteczki. Serweteczki, które zostały zaprojektowane przez jedną autorkę. To jest Arletka, a to jest maleńka Dorotka. Obie serwetki zaprojektowała, czy też wzory do tych serwetek zaprojektowała Ela Kozłowska,
znana wszystkim jako kroszet frok. Tutaj pufki i reliefy przepięknie układają się, tworząc takie delikatne ornamenty. W ogóle wzory Eli znane są z takich misternych, koronkowych kształtów i pięknych motywów. No ja, kiedy zobaczyłam te wzory u Eli, nie mogłam przejść obok obojętnie i ich nie wydziergać. Dodatkowo Ela oba wzory udostępniła za darmo. Także Elu, wielkie dzięki za podzielenie się swoją pracą. No a jeżeli chodzi o niteczki, to obie serwetki powstały z końcówek motków ombre. Tu widzimy fiolet z tęczowym lureksem, a tutaj taką złamaną biel, właściwie taki, myślę, kolor śmietankowy. A więc to są dwa kolejne projekty, które powstały w październiku. I teraz uwaga, kolejna rzecz. Muszę powiedzieć, że październik wiąże się też dla mnie z dużym wyzwaniem. Otóż zawsze chciałam się nauczyć robić na drutach. Miałam kilka podejść, ale zawsze kończyły się one niewypałem. Natomiast w październiku trafiła się mega okazja, a właściwie super nauczycielka. Otóż Żaneta z Simple Knit Life otworzyła kurs, czy też warsztaty Zrób sobie czapkę, które były przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z robieniem na drutach. Dołączyłam do tych warsztatów, to były warsztaty darmowe i przez 2 tygodnie uczestniczyłam w takiej grupie warsztatowej, gdzie były wideo tutoriale, w których Żanetka bardzo dokładnie pokazywała i tłumaczyła podstawowe sploty drucikowe, pokazywała, jak robić oczka prawe, lewe, tłumaczyła różnice. No i również pokazywała pierwsze projekty na drutach. To były właśnie mitenki, które ja wykonałam. Pierwsza opaska. Teraz jestem w trakcie robienia czapki. No i jeszcze na tym kursie był komin. Także taki pełen komplet zimowy. A ja oczywiście, jako że jestem ciągłym niedoczasie, to nie zdążyłam zrobić wszystkiego, także już wykupiłam sobie dostęp dożywotni do tego kursu i mogę spokojnie uczyć się dalej. Natomiast chciałam Wam tylko powiedzieć i polecić, że jeżeli ktoś z Was nie umie robić na drutach albo kiedyś robił na drutach i chciałby sobie przypomnieć podstawy, to bardzo polecam kurs Żanety Simple Knit Life, ponieważ naprawdę doskonale przygotowała filmiki, tutoriale i doskonale tłumaczy i pokazuje wszystkie podstawy. Ja jako nauczycielka z zawodu mogę powiedzieć, że naprawdę ma dar przekazywania wiedzy. Do tego jest przesympatyczną osobą. Także ja, która próbowałam już wiele razy podejść do nauki na drutach, robienia na drutach i mi się nie udawało, wydaje mi się, że teraz już złapałam tego bakcyla i nie odpuszczę. Także no jak mi się udało, to wydaje mi się, że już każdemu się uda z Żanetą. Także bardzo, bardzo polecam. Te wszystkie projekty tutaj, które widzicie, są zrobione z włóczki Piuma, która jest fenomenalna. Ona też jest z polecenia Żanetki. I o tej włóczce Piuma myślę, że opowiem Wam już w oddzielnym filmiku, bo ona jest warta oddzielnego filmiku, bo jest naprawdę świetna. Natomiast no, jak widzicie, są mitenki, jest opaska, wszystko przed blokowaniem jeszcze przed schowaniem nitek. Tu są jeszcze nitki, ale już niedługo będą noszone. Także jestem bardzo dumna. Co prawda projekty nie szydełkowe, ale moje pierwsze druciki. No dobrze, przechodzimy do ostatniego projektu szydełkowego na dziś. Projekt, który powstał tak naprawdę w przypływie kompletnego impulsu. Pewnie będziecie się śmiać, jak go zobaczycie. Otóż
specjalnie z okazji Halloween. Jest dosyć spory, ponieważ wydziergałam go grubą włóczką akrylową, taką, którą po prostu miałam pod ręką. Powstał, tak jak powiedziałam, z okazji nadchodzącego Halloween, a pewnie już jak będziecie to oglądać, będzie po Halloween. Co mogę powiedzieć? No, dzierga się go bardzo szybko, jest bardzo prosty. Powstał według wzoru Marszy Glasner. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam imię i nazwisko. Wzór jest dostępny za darmo na Ravelry. Mamy tam podany zarówno opis, jak i schemat graficzny, co dla mnie akurat jest bardzo ważne. Bardzo ładnie ten wzór prezentuje się również w mniejszej formie, wydziergany kordonkiem. Także tak się prezentuje. No, coś śmiesznego powstało w tym roku. Chciałam po prostu zrobić coś na Halloween, żeby był taki akcent wesoły. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tak wyglądał mój październik, szydełkowo i troszkę drucikowo. Bardzo jestem ciekawa, jak październik szydełkowo wyglądał u Was i robótkowo. Będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się ze mną i napiszecie o tym w komentarzach. Ja na pewno niedługo znów się do Was odezwę. Mam nadzieję, że listopad będzie równie owocny w prace szydełkowe i robótkowe, jak był październik, i Wam również tego życzę. Dużo czasu na dzierganie. No i trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia niebawem. Cześć! Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.